Cześć kochani, dzisiaj testuję spray z Got To Be, który kiedyś Wam pokazywałam w holu z Holandii. Dawno temu już go kupiłam i teraz jest czas, żeby nosić właśnie takie włosy, takie niby z plaży, więc postanowiłam, że przetestuję go razem z Wami. Moje włosy są prawie wysuszone, są świeżo umyte, nierozczesane w ogóle. Ważne jest, żeby właśnie włosy nie były rozczesane, kiedy używacie takich solnych sprayów. Całe włosy pryskam sprayem, a teraz będę używać suszarki z dyfuzorem i średnio ciepłego powietrza na średniej mocy. I tak jak widzicie, suszę włosy od dołu. Tak robią osoby, które mają włosy kręcone, żeby zwiększyć skręt swoich włosów. Niektóre pasma też zawijam i suszę. Teraz jeszcze układam włosy palcami. Do utrwalenia używam sobie odrobiny wosku, ponieważ nie chcę tutaj włosów pryskać lakierem, nie chcę ich jeszcze bardziej sklejać. Używam odrobiny wosku, który najpierw rozprowadziłam na dłoniach, ociepliłam go trochę, wgniatam we włosy, tak żeby ten skręt jeszcze dłużej wytrzymał. Wiem, że ten trik na pewno sprawdza się u osób, które mają kręcone włosy. Ja mam niestety proste jak druty, więc nie zawsze się sprawdza. Przeczesuję sobie włosy jeszcze na wierzchu, żeby nie były pokołtunione. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta szybka demonstracja. Piszcie mi w komentarzach, które kosmetyki do włosów testować dalej. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Przy okazji, poruszając się już tej fantazji, ubóż mi w głowie.